z wybitnym reżyserem i producentem filmowym, panem Krzysztofem Zanussi. Panie Krzysztofie, był pan u nas 3 lata temu. Myśmy wtedy byli w rozsypce. Przez te 3 lata zdołaliśmy wyremontować to Chojnickie Centrum Kultury. A pan wtedy był po premierze Obcego Ciała i zdążył pan zrobić Eter. Co się jeszcze działo w pana życiu przez te 3 lata? Pani, w telegraficznym skrócie. Jakbym miał składać sprawozdanie, to boję się, żeby nam to wypełniło za długą część naszego spotkania. Ja po prostu mam bardzo aktywne życie, dziękować Bogu, że mam na to jeszcze siły. Ja przed chwilą, to znaczy wczoraj wieczorem wróciłem z Indii, także jestem u państwa świeżo jeszcze po upałach południowo-indyjskich. I poza filmem, który pani wymieniła, mam bardzo dużo wykładów, mam bardzo dużo różnych zaproszeń. Napisałem w tym czasie 2 książki, które się wydały i gdzieś tam nawet przetłumaczyły na parę języków. Także dość jeszcze pracowicie żyję, jak na dinozaura, bo proszę państwa, ja tu jestem przedstawicielem Parku Jurajskiego. Ja mam prawie 80 lat, za chwilę już będę miał skończone. Więc należę do pokolenia staruszków, co ze zdziwieniem spostrzegam, ale to i moi rodzice mi uprzedzali, że zawsze starość jest zaskoczeniem. Natomiast ta moja starość, że ja mam 2 etaty i strasznie dużo jeszcze innych zajęć, jest dosyć nietypowa, bo zawsze myślałem, że na starość emeryci to siedzą i czytają gazety, a ja widzę, że nie mam na to ciągle czasu. Przy nie narzekam, to jest bardzo przyjemne, że jeszcze mogę dość dużo rzeczy robić. No i w tym czasie odbyłem no niesłychaną ilość podróży, jak zawsze mi się to tak składa, że dużo jeżdżę. W dużo miejsc świata byłam zapraszany. Uważam, że to łaska boska, że ktoś chce się ze mną spotykać. Tak jak doceniam, że państwo chcieli dzisiaj przyjść, spotkać się ze mną tutaj w Chojnicy. Na pewno jest wiele innych rzeczy do roboty, więc jak ktoś wybrał to spotkanie, to ja jestem osobiście wdzięczny. A spotkanie z ludźmi to jest część no, mojej działalności. Ja po to jestem, znaczy po to działam, żeby ludzi spotykać, żeby ludzi do czegoś przekonać, żeby im coś opowiedzieć. No to taki to jest jakiś napęd za tym stoi. No, nic więcej mnie już do tego nie zmusza. No, nie muszę ze względów materialnych pracować, już mógłbym spokojnie żyć z emerytury. A tymczasem ta radość, że kogoś spotkam, że z kimś znajdę kontakt, że ktoś chce być moim studentem albo chce być moim słuchaczem, to jest ogromna radość. Wykładam w kilku miejscach świata regularnie, gdzie mnie ciągle zapraszają i w ogromnej ilości miejsc okazjonalnie. 2 tygodnie temu byłem w Kalifornii i wykładałem tam na jednym z najświetniejszych uniwersytetów. Mi się to łatwo być tam gościem z jednym wykładem, nie tak łatwo być tam na stałe, ale miałem taką okazję. Teraz w Indiach także miałem jakieś spotkanie uniwersyteckie, no, że no, tych zajęć jest dużo i pani kazała mi wyspowiadać się z 3 lat. To może, to ja raczej na tym poprzestanę. To może tak, przystępujmy, ale chciałam zapytać, czy w tym natłoku obowiązków znalazł pan czas na obejrzenie Oscarowej gali? Nie, nigdy jej nie oglądam. Nigdy pan nie ogląda? A nie. Czy marzył pan o tym, żeby dostać Oscara? Oczywiście, no, nawet zaocznie, ale to nie ma znaczenia. Proszę państwa, z tym Oscarem to jest jedna z takich manipulacji PR-owskich, że to nic nie znaczy. Oscar nas nie dotyczy, to jest wyłącznie wewnątrzamerykańska impreza. Oni z transmisji zawsze wycinają tego Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Oni uważają, że to jest w ogóle film, który nikogo z nich nie obchodzi. Ameryka jest wielkim kontynentem i oni nie... życiem innych krajów się specjalnie nie interesują. Więc też i my przesadnie interesujemy się ich nagrodami. Są inne ciekawsze festiwale, są inne miejsca, gdzie można obejrzeć ciekawe dzieła. Akurat Oscary są dla mnie taką sprawą, która mnie specjalnie nie obchodzi. No to jest to obchodzi dystrybutorów, bo to jest ogromny rynek, to przynosi ogromne pieniądze, to prawda, Oscar zwiększa dochody z każdego filmu, no to tak to się dzieje. Ale ponieważ nas to specjalnie nie dotyczy, to też i specjalnie ja się tym nie przejmuję. A podobała się panu Zimna wojna? Oczywiście. Oczywiście podobała mi się, znaczy wie pani, ja nie mogę tutaj publicznie wystawiać cenzurek swoim kolegom, to było bardzo nietaktowne. Natomiast ja nie mogę państwu krytykom odbierać zawody, bo wystarczy filmy i to już będzie dla nas okropne. Więc lepiej, żebyście wy oceniali filmy, a my, żebyśmy je robili.
Niedawno można było spotkać się z taką opinią marszałka Ryszarda Terleckiego, że jest u nas w Polsce bardzo dużo reżyserów, natomiast dobrych filmów jest jak na lekarstwo. Czy pan podziela tę opinię? No nigdy. Czy teraz jest dobrych filmów jak na lekarstwo? Proszę pani, gusta pana Terleckiego no są troszkę jego prywatną sprawą, bo nie jest on żadnym autorytetem w dziedzinie kultury. Więc no jeżeli ma taką opinię, to ma, ale to nie ma żadnego znaczenia, czy on jest marszałkiem Sejmu, czy nie jest, jest prywatną osobą, któremu się filmy nie podobają, a innym się podobają, więc to nie jest specjalnie miarodajne dla mnie to, co on powiedział. Zresztą myślę, że politycy powinni być roztropniejsi. To było w kontekście listu reżyserów w obronie Agnieszki Holland. Pan chyba też podpisał. Oczywiście podpisałem, bo to jest kwestia po prostu niegrzeczności. To była bardzo niegrzeczna wypowiedź, za którą należało przeprosić. W cywilizowanym kraju tak się robi. Złe obyczaje zawsze budzą taki niesmak, no po prostu jak wicepremier mówi coś nierozważnie i nietaktownie, no to należy go skarcić. A pan osobiście jak ocenia kondycję polskiego współczesnego kina? Ja też do tego nie jestem powołany, dlatego że niech to oceniają widzowie, niech to oceniają krytycy. My robimy film dla kogoś, nie dla siebie. Ale wszystkie wskaźniki wymierne mówią, że to dobrze wygląda. Ludzie chętnie chodzą na polskie filmy. Bardzo wielu ludzi chodzi na te filmy. Często narzeka potem, ale chodzi, nie zniechęca się. Z drugiej strony zdobywamy w świecie nagrodę, utrzymujemy pewien prestiż polskiego filmu. Więc to są akurat lata chyba bardzo dobre. Czy pan osobiście pochwala taką opcję robienia filmów, jaką w tej chwili prezentuje na przykład pan Smarzowski albo pan Patryk Wega? Czy ta tendencja panu odpowiada? Tam ci dwaj panowie mają bardzo niewiele ze sobą wspólnego, bo pan Smarzowski robi filmy zdecydowanie na wysokim poziomie profesjonalnym. Filmy pana Wega nie są takie bardzo wyszukane. Znowu ja nie chcę być komentatorem cudzych filmów. Ja bardzo cenię Smarzowskiego za to, co zrobił i wiem, że on trafia często w nastroje społeczne, tak jak trafił Klerem w nastrój społeczny. Właśnie o Kler chciałam pana zapytać. Proszę pani, ja jestem obciążony tym, że ja w komisji, która przyznawała temu filmowi wsparcie, głosowałem za tym, żeby to wsparcie dostał, bo ten film w żaden sposób, scenariusz nie obrażał moich uczuć religijnych, zdecydowanie nie. Mówił źle o Klerze, a to o to wolno, no nie mogę tego zakazać. Klerz ktoś inny może zrobić inny, ja bym zrobił inny. Ale nie miałem żadnego tytułu, żeby panu Smarzowskiemu utrudniać zrobienie tego filmu. Dobrze go zrobił. Ten film złamał pewną tradycję, która była słuszną tradycją, myśmy od półtora wieku, wiedząc, że Kościół jest naszą jedyną podporą pod zaborami, a potem za komuny. W kościele się mówi dobrze albo wcale. Nil, nisi bene, jak po łacinie mówiono. I to było słuszne. Nie wolno było krytykować kościoła w momencie, kiedy on był prześladowany. Natomiast od 20 paru lat on już nie jest prześladowany. Wobec czego wybuchła taka no, bardzo krytyczna opowieść o niektórych przedstawicielach kleru i episkopatu, ale opowieść tragiczna w istocie. Więc nieupadlająca, nie mająca nic jakichś takich paszkwilu czy karykatury. Ale film nieprzyjemny bardzo, z tym, że nieprzyjemna jest rzeczywistość, która za tym stoi. Gdybyśmy nie rozpoznawali tych postaci, to już mogą mi Państwo wierzyć, ja jestem dość blisko z Kościołem związany i to z Kościołem instytucjonalnym, więc ja wiele z tych sytuacji, z tych dialogów rozpoznaję, ja czasem wręcz wiem, o kogo chodzi, o kim to było, na kim to było wzorowane. No i zawsze oczywiście wszelkie niedostatki ludzi Kościoła smucą. Są tak stare jak sam Kościół, prawda? Jeśli patrzymy na pierwszych apostołów, no to słuchajcie, tak złej opinii, jaką Biblia wystawia świętemu Piotrowi, to naprawdę do dziś dnia mu współczuję, że tyle jego różnych marnych postępków zostało szczegółowo opisanych. No a jednak to była ta skała, na której zbudowano Kościół. Czy uważa pan, że Kler wywoła jakąś głębszą dyskusję u nas? Oprócz pani, tego, co się już zdarzyło. O czym dyskutować tak naprawdę? O czym tu dyskutować? No złe jest złem, a dobro jest dobrem i trzeba je tylko rozpoznać. O tym, że mamy bardzo niektórych w
biskupów, którzy postępują gorszące, wszyscy wiemy. I byłoby hipokryzją udawać, że tak nie jest. Ale czy to jest przeważający obraz? Pewnie nie. Natomiast na pewno to dało wielu ludziom takie poczucie, że coś, co oni skrycie wiedzieli, zostało głośno powiedziane. Myślę, że to wpłynie pozytywnie właśnie na sam Kościół, że to będzie miało pewne działanie oczyszczające. Czy Pan osobiście albo Pana środowisko odczuwa jakąś formę ręcznego sterowania kulturą? Bo wiele placówek kulturalnych w ostatnich latach właśnie coś takiego odczuwa. Można mówić o teatrach, można mówić o festiwalach literackich, które bądź dostają dofinansowanie, bądź nie dostają tego dofinansowania. Czy taka próba ręcznego sterowania jest również obecna w Pana środowisku? Jest oczywiście obecna, ale to nie ręczność tego sterowania jest największą wadą. Oczywiście, że wielkim organizmem nie powinno się sterować ręcznie, tylko powinny być mechanizmy. Ale to nie to jest słabością. Słabością jest to, jak niewydolna jest ta polityka kulturalna. Ja na to najbardziej narzekam. Ona jest niewydolna, bo ona żadnych swoich własnych celów nie osiąga. Ale o tym byśmy długo mówili, to jest w końcu właściwie czysto polityka. Polityka kulturalna jest rzeczą bardzo trudną, delikatną. Mieliśmy dotychczas w tych 20 paru latach niepodległości zaledwie kilku ministrów kultury, którzy byli w miarę fachowcami i umieli coś w tej kulturze posunąć i załatwić. Natomiast kultura jest jedno, jakby powiedzieć, jednobiegunowa. To znaczy na kulturę ma zdecydowany monopol środowisko takie lewicowo-liberalne, które ja bardzo szanuję, częściowo lubię, ale w bardzo wielu punktach się z nim nie zgadzam. I chętnie bym zobaczył jakiś drugi biegun, który byłby biegunem przeciwnym, wtedy życie kulturalne byłoby żywe. Tymczasem ta ekipa, która obiecywała, że taki drugi biegun będzie tworzyć, nic nie potrafiła zrobić. Tego bieguna nie ma dalej. Cały teatr jest jednostronny wyłącznie, nie ma innego teatru. Marne w tej chwili moim zdaniem, o teatrze mówią mówić bezpiecznie, w Polsce teatru nie robi, ale teatr ma marne czasy w tej chwili. Jest masę takiej, jakby powiedzieć, publicystycznej tandety w teatrze, masę takiej ideologicznej szmiry. Natomiast takiego teatru, jaki nam kiedyś robił Swinarski, czy Jarocki, czy Wajda, to teraz nie ma. Nie ma takiego teatru, który by poruszał problemy. I to się wszystko nic nie zmieniło przez ostatnie dwa lata. Poza tym, że tam w paru miejscach doszło do jakiejś szarpaniny i jakichś dyrektorów wyrzucono, zastępując ich jeszcze gorszymi. No więc właśnie, czy to jest metoda wyrzucania? Nie, nie jest, ale proszę pani, to zostawmy to do wyborów i głosujmy tak, jak uważamy, że będzie dla kultury dobre, bo do dyskusji to jest marny temat, no co tu powiedzieć. Jeśli mam złożyć wyznanie, czy jestem zadowolony z tej polityki kulturalnej, nie jestem zadowolony. Uważam, że jest prowadzona nieudolnie. No i co na to poradzić? Mówię to w oczy panu wicepremierowi, a on mi też mówi inne rzeczy w oczy, nieprzyjemne, no i tak to się żyje. Macie jakieś możliwości nacisku? Nie. Żeby to zmienić? Nie mamy. No nacisk jest jedyny w razie wyborów. No po prostu zobaczymy, jak ludzie ocenią skuteczność tego postępowania. Ostatnio też dowiedziałam się, że Pana film Barwy Ochronne będzie latał w przestworzach. W ramach projektu Kino na 100. Ministerstwo Kultury wymyśliło program. Nie wiem, no jest to taki program, ale wie Pani, ja już i tak mam pakt z piratami. I na YouTubie zgodziliśmy się, że pewną ilość kradzionych filmów będą pokazywać, pod warunkiem, że nie będą pokazywać innych. Wiecie pani, ja się tylko cieszę, jak mnie gdzieś pokazują. Ja już nie muszę za to zarabiać tych tantiem, których myśmy tutaj. Ale ja wcale nie myślałam tutaj o tantiemach. Myślałam raczej o tym, czy ocenia pan ten pomysł jako dobry, żeby na długich dystansach najlepsze polskie filmy były pokazywane w samolocie. A w samolocie to nie ma znaczenia, bo przecież parę osób lata samolotem. To jest minimalny procent ludności. Na całym świecie ludzie pokazują różne filmy. Ten zestaw jest, wczoraj leciałem 11 godzin z Bangalore do Frankfurtu i też obejrzałem ze 4 filmy. Z klasyki, którą też można w Lufthansa zobaczyć, ale można zobaczyć także filmy współczesne. To jest bardzo zły sposób oglądania filmów, no ale jeszcze gorszy jest na telefonie komórkowym. A ja też się cieszę, jak mnie oglądają na telefonie komórkowym, byle w ogóle oglądają. No i właśnie chciałam zapytać, czy uważa pan, że
kino w takiej tradycyjnej formie jako instytucja przetrwa, skoro możemy te filmy obejrzeć nawet na smartfonie. Proszę pani, możemy każdej muzyki posłuchać z nagrania, a jednak ludzie chodzą do filharmonii i chodzą na koncerty. Ja myślę, że jest pewna radość przeżywania czegoś wspólnie. Ja mam nadzieję, że kino może stanie się jeszcze bardziej delikatesowe, ale tak całkiem nie zginie, bo jednak lubimy się spotkać czasami. A poza tym dobrze jest jednak coś obejrzeć na dużym ekranie, w ciszy, a nie w tym całym chaosie, który nas wszędzie otacza. Ale jakakolwiek forma przetrwa, to przetrwa forma opowiadania, narracji. Narracji audiowizualnej, to przetrwa na pewno, do tego jesteśmy bardzo już w tej chwili przywiązani jako cywilizacja. Nie możemy żyć bez opowieści. Ja bym tylko chciał zwrócić też i Państwu uwagę, że w tym zamęcie, który jest zwykłym zamętem świata, przez to, że mamy dzisiaj także straszną zapaść krytyki filmowej, bo rzeczywiście, tak jak kiedyś mieliśmy krytyków, którzy formowali nam samym obraz tego, co my robimy, oni nam powiedzieli, że to jest, że istnieje szkoła polska. Krytycy nam powiedzieli, że jest kino moralnego niepokoju. Uświadomili nam to, co my robimy, bo my czasem umiemy coś zrobić, ale nie zawsze umiemy to nazwać. W tej chwili ta krytyka rozpadła się zupełnie. Jest wyjątkowo akurat wielka zapaść krytyki. Te pisemka nasze, jedno głupsze od drugiego. Nie wymienię, no kino, no żałość popatrzeć, co to jest za pismo i jaki poziom reprezentują ci, co tam piszą. I o co im chodzi w ogóle, przecież oni to najgorsze. Natomiast zagubiła się w ogóle nawet w słownictwie, jak patrzę na recenzję. Kryteria się zatarły. I ludzie w ogóle nie rozumieją, że sztuka poza tym, że ma być piękna, to musi być mądra. Mądrość jest pewną też wartością i to bardzo wysoką wartością dzieła sztuki, szczególnie narracyjnej. Tymczasem oczywiście większość filmów jest głupia. Tak jak głupie są książeczki dla dorastających panienek, te wszystkie arlekiny są durne po prostu. I te biedne dziewczyny, które to czytają, potem nie mogą męża znaleźć. No bo sobie ubrudają, że prawda, musi dobyć królewicz z bajki, że między ludźmi jest tak jak na stronach arlekina. Otóż tak jak na stronach arlekina to nie jest. I tak jak na wielu filmach się pokazuje, tak nie jest w życiu. To jest niemądre po prostu. Tylko, że krytyk musi być z kolei mądrzejszy, żeby umieć to nazwać i wskazać. Tego nie ma dzisiaj. Ja słowa mądrość szukałem w recenzjach z paru lat. Nie sposób znaleźć. Nikt się do tego nie odwołuje. Pytają, czy to jest zabawne. Zabawne to może być dużo rzeczy, ale głupich. Natomiast są filmy, które pamiętamy całe życie. No, z filmów niebliskich pamiętam La Stradę, jak była przejmująco mądra w swoim odkryciu, że wszystko w świecie ma jakiś sens. I to mówił ten Il Matto do Gelsominy, biorąc kamyk z tej areny, na której z nią rozmawiał. I filmy Bergmana, które niosły wielką mądrość na temat losu ludzkiego, życia człowieka, śmierci. To wszystko było bardzo wartościowe i to krytyka powinna umieć nazwać i umieć pokazać palcem i pomóc widzowi, żeby na to trafił. A to tego mi brakuje. No, ale też problemem jest to, że na te głupie filmy, o których mówimy, ludzie walą drzwiami i oknami. No, czy to pani, jest wina krytyki? Proszę pani, to w ogóle nie ma żadnej winy. No przecież większość jest zawsze w błędzie. Większość ma zły gust. To, o czym będziemy rozmawiać, tak ma być po prostu. Do gustu się trzeba dorobić, dopracować, kultury się trzeba dopracować i zawsze mniejszość jest mądrzejsza od większości. Jak może być inaczej? Czy pani gdzieś widziała, że większość ma rację? Nie ma. No mnie by się marzyło, żeby na te mądre filmy też ludzie walili. Ja bym też marzył, ale nie wystarczy, że chociaż kilku zmądrzeje, to już jest pożywek. A z czym pan teraz będzie pracował po eterze? Będzie pytać o plany człowieka, który ma 80. To jest wyraz wielkiego optymizmu. Ale życie był pan bardzo twórczy, więc myślę, że to się tak szybko nie skończy. Do któregoś momentu będę, potem się to skończy. To już w rękach Bożych, ale na razie nie mam następny projekt filmowy. Znowu mi się coś z nim komplikuje, między innymi dlatego, że pan minister chce nam odebrać pewną niezależność, którą mieliśmy jako studio filmowe państwowe. Więc nie wiem, czy będę miał narzędzie, żeby ten film zmontować jako producent. Ale mam taki film o matematyku, bo to jest... Bo ja wracam do pasji mojej młodości. Proszę Państwa, ja byłem kiedyś fizykiem. Powtarzam, bo to jest zabawne sformułowanie, które wymyśliłem. Ja w fizyce jestem do dziś nie zakochany, ale bez wzajemności. Ona się we mnie nie zakochała.
Ja na szczęście po 4 latach to zrozumiałem i zostałem dalej jej admiratorem. Ale jestem w ogóle admiratorem nauk ścisłych i wiem, że nauki ścisłe dzisiaj zaszły dużo dalej niż humanistyka. Humanistyka wlecze się w ogonie. I nie wie paru rzeczy, które nauki ścisłe, fizyka szczególnie, wie już od prawie od stulecia, od 1905 roku, kiedy Einstein ogłosił pierwszy zrąb teorii względności. I że świat się w związku z tym zupełnie inaczej prezentuje, kiedy patrzymy na niego oczyma nauk ścisłych. I okazuje się, że to, co się wydawało postępowe, jest dziś wsteczne. Ludzie tego nie wiedzą. Nauki humanistyczne w większości są wsteczne w tej chwili. To znaczy patrzą kategoriami pozytywizmu i XIX wieku. Są deterministyczne. Psychologia, socjologia używają narzędzi kompletnie nieadekwatnych do tego, co my wiemy dzisiaj o świecie. To jest wielkie zacofanie. Ale myśli pan o wpływie tych nowych technologii na życie człowieka? Nie, technologie mnie zupełnie nie obchodzą. To jest drugorzędna sprawa. Ja myślę o teoriach, które w jakiś sposób świat opisują. I te teorie dzisiaj mówią nam, no, że w świecie jest miejsce dla Boga, czego wcześniej nie wiedziano. XIX wiek wydawało się, że to już jest przebrzmiałe. Laplace, kiedy rozmawiał, świetny naukowiec francuski, który rozmawiał z Napoleonem Bonaparte, i Napoleon zapytał go, a czy jest miejsce dla Boga, to on powiedział, nie, ta hipoteza jest już niepotrzebna. Otóż to się już zmieniło, tylko tego humaniści najczęściej nie wiedzą. Ale przecież dzisiaj, oczywiście ja mam więcej bliskości duchowej z prawdziwym, porządnym ateistą, niż z najgorszym rodzajem, no nie człowieka, ale najgorszym stanem świadomości, jakim jest obojętność. To znaczy poczucie, że to nie jest wszystko jedno. Bóg jest albo go nie ma, wszystko jedno. To jest nieszczęście. To jest rzeczywiście człowiek na antypodach. Jeżeli ktoś mi mówi z przekonaniem, że Boga nie ma, to mam z nim o czym rozmawiać. Natomiast to społeczeństwo, które żyje we względnej wygodzie, we względnym bezpieczeństwie, zobojętniało na takie podstawowe pytania. Po co ja żyję? Skąd ja się wziąłem na tej ziemi? Po co to moje życie? Odgadnąć, do czego zostałem powołany. To są wszystko pytania, które dzisiaj wracają, bo one są przyrodzone jakby naszej egzystencji. Humaniści o tym nie wiedzą. Zapomnieli w ogóle o takich tematach. Będą mówili o jakichś, prawda, sprawach, które wydają mi się marginalne, a o tych sprawach zasadniczych będą milczeć. Dostojewski powiedział ponad wiek temu, że jest tylko jedno wielkie pytanie na świecie, to jest pytanie, czy Bóg jest, czy go nie ma. Wszystkie inne są pochodne. I o niczym więcej nie warto się zastanawiać. No bo to znaczy, że jest sens. A jeżeli świat ma sens, to widzimy go zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy świat nie ma sensu, kiedy jest grą przypadków. Natomiast pośrodku są ludzie obojętni, którzy mnie jest wszystko jedno. Kiedy zadałem to pytanie na jednym z amerykańskich uniwersytetów i mi bardzo miło student odpowiedział, no tak, to jest ciekawe, czy Bóg jest, czy go nie ma, ale jest ciekawe także, czy jest woda na Marsie. No, od tego, czy jest woda na Marsie, czy nie, nic nie zależy w moim życiu, a od tego, czy ja wierzę w tę inteligencję, która stoi za tym światem, czy w nią nie wierzę, dużo zależy w moim życiu, w moich decyzjach. I tu jest dzisiaj taki dla mnie prawdziwy rozdźwięk w świecie, o którym mało kto dzisiaj mówi. Co mnie martwi, ludzie mówią o problemach doraźnych. Zresztą też mówią tak, żeby się nie odwoływać do jakichś początków. Dlaczego mamy się dzielić z bliźnim na przykład? A czym to uzasadnić? To jedyne uzasadnienie takie laickie jest takie, że jak nie, to on nam i tak to zabierze. Więc oddaj po dobrej woli, bo ci przyjdą i zabiorą. No to nie jest wielki poziom moralny ludzkości, jeżeli tak postępujemy. A co zrobić, jeżeli wokół nas są miliardy, nie miliony, ale miliardy ludzi, którzy nigdy nie mogą być tacy bogaci jak my, bo planety dla nich nie starczy. No wracam z Indii, to jest 100, miliard i 100 ileś milionów ludzi, którzy żyją na takim poziomie, na jakim im ta cywilizacja pozwala. Gdyby chcieli żyć na naszym poziomie, no to nie byłoby ich ani jak ubrać, ani jak wykarmić, ani jak zbudować dróg, bo ich jest po prostu tam to za dużo. Kiedyś ktoś mi powiedział coś tak zazwyczajnego, mianowicie, że jeżeli uznajemy, że wszyscy mamy równe prawa, to mamy prawa na przykład do urlopu nad morzem. Otóż gdyby wszyscy Chińczycy i Hindusi chcieli leżeć na plaży,
to musieliby leżeć w dwóch warstwach, bo na całym świecie brakuje plaż na taką ilość osób. Trzeba po prostu zmierzyć szerokość ramion, pomnożyć i się okazuje, że plaż jest za mało. Czyli mamy wielkie problemy ludzkości, a niestety humanistyka dzisiaj zawraca nam głowę takimi pseudoproblemikami, prawda, i zawracają głowę rzeczami, które są trzeciorzędne w stosunku do rzeczy pierwszorzędnych. A o tym się liczy. Myśli pan, że jest to wina naszej edukacji, że nie myślimy o tym, że nie bierzemy tego pod uwagę? Człowiek jak sobie może pozwolić na bezmyślność, to korzysta. Bo jak była bieda, tośmy nie mogli sobie na to pozwolić. Tośmy rozpaczliwie myśleli, o co to chodzi w tym świecie. A teraz jak nas nic nie boli, jak nas nic tak dokładnie, doraźnie nie uwiera, to sobie pozwalamy na lekkomyślność, na dziecinność, że nas cywilizacja jest w tej chwili infantylna. No ludzie głosują na kabareciarzy w poważnych krajach jak Włochy i prowadzą do rządu ludzi, którzy nie mają pojęcia, na czym polega rządzenie no, ogromnym społeczeństwem na bardzo wysokim stopniu rozwoju. Przecież to jest świadectwo zidiocenia po prostu. Znaczy za to dzieciak by kupę dostał. A tutaj dorosły Włoch głosuje dla zabawy, bo mu się wydaje, że to śmieszne, że ktoś z teatru kukiełek pojawi się w życiu politycznym. Ukraińcy są ogromni. Tylko we Włoszech mamy takie przypadki. No ja już taktownie omijam to, co bliżej, ale no choćby na Ukrainie, gdzie znowu aktor, który gra kogoś, chce być tym kimś naprawdę. No przecież to wiadomo, że to jest głupstwo po prostu, że jemu ktoś napisał rolę i on świetnie sobie dawał radę w tych swoich małych miasteczkach. Ale jako kandydat na prezydenta, no to jest idiotyzm po prostu. A wracając do tego filmu, który pan zrobi, to takie ogromne spektrum będzie obejmował spraw? Na pewno nie. No i będzie musiał pan coś okroić. Ja to nie polega na okrojeniu. Pani po prostu mnie pyta, czy ja mam dość talentu, żeby to wszystko wyrazić. Nie, nie mam. To wszystkiego nie wyrażę, ale coś wyrażę. Czyli czekamy na kolejny dobry scenariusz. Ja tutaj przyniosłam wykopaliska. Widzę właśnie wzruszony. A to jest bardzo dla mnie cenna rzecz z lat 70., bo to są pierwsze scenariusze pana Krzysztofa Zanussiego. Ukazał się również pierwszy tam drugi. Ukazał się jeszcze trzeci i czwarty. Także... I proszę państwa, państwo nie możecie tego zobaczyć, ale wtedy był tak fatalny papier, że to w tej chwili jest strasznie pożółkłe, ale bardzo drogocenne i będę prosiła mistrza o autograf oczywiście. Z całą przyjemnością to zrobię, ale ja od tego czasu poza scenariuszami napisałam trochę innych książek. Jak państwo nie macie wieczorami ochoty zdać coś innego, to sięgnijcie, bo napisałem niedawno taką książkę Strategię życia z podtytułem Jak mieć ciastko i je zjeść, bo jednak strategię życia to było za poważnie. A to jest taki zbiór różnych moich refleksji nad życiem, nad światem, nad młodością, starością i tym, jak, w jakich okresach życia, jaki katalog decyzji musimy podjąć. Jest katalog pytań, które nas spotkają. Więc taka książeczka krąży. To jest wydawnictwo poznańskie. Wydałem niedawno też książeczkę krótszą, bardziej młodzieżową. Uczyń ze swojego życia arcydzieło. To nie ja ten tytuł wymyśliłem. To mi się zdarzyło powiedzieć Janowi Pawłowi II, kiedy, ale akurat powiedział to we Włoszech i tam to powiedzonko jest znane, w Polsce go mało znają. Powiedział to w Genui, kiedyś tam spotykając młodzież i zrównując dzieło sztuki z życiem, mówiąc, że życie jest największym dziełem, jakiego możemy dokonać. Pięknie przeżyć życie. I czy każdy może pięknie przeżyć życie? Niezależnie od uwarunkowań, którego ograniczają. A teraz za dwa miesiące wyjdzie dość ryzykowna książeczka. Nie wiem, czy ją reklamować, czy raczej próbować ją ukryć. Bo jedna z bardzo dzielnych pań dziennikarek napisała życie o mojej rodzinie, książkę o mojej rodzinie, o mojej żonie i o mnie. Jak czytam tą książkę, to mi się nawet wydaje, że jesteśmy bardzo sympatyczni, ale nie jestem pewien, czy to prawda. Może się trochę nakłamali w tej książce, ale nie tak grubo. No, to jest jedna książka napisana w miarę szczerze, a opowiada o czymś, co jest dzisiaj też dla ludzi mało zrozumiałe. Proszę państwa, ja w moim środowisku no, jestem kompletnym patologią, bo ja się tylko raz ożeniłem i trwam w tym związku kilkadziesiąt lat. Brawo, brawo. No bo ja wiem, czy brawo. Tak. Ale feministki wygwizdują to przecież, mówiąc, że ja jestem człowiekiem, który no, nie korzysta normalnie z życia. Miałem takie pytanie, jak skończyłem 60,
I przypadkiem byłem wtedy w Rosji, była jakaś audycja telewizyjna i bardzo radosna pani, która prowadziła ze mną rozmowę, zupełnie niewinna, właśnie nietknięta jakąś myślą, zapytała, co by się z panem stało, że pan miał tyle możliwości jako reżyser filmowy, tyle aktorek, tyle osób dookoła, a pan co tylko z jedną żoną, czy pan nie żałuje, że pan tyle stracił? I ja myślałem w tej chwili gwałtownie, co to trzeba powiedzieć tej publiczności, która, no jak większość społeczeństwa rosyjskiego, nie ma wyobrażenia, co to jest małżeństwo, bo ono zostało tam u nich naprawdę zniszczone od lat 20. głęboko. Nie myślę, że to Duch Święty, chciałem być Pan Duch Święty, ale to niedobrze powiedziałem, coś musiał mi podpowiedzieć, bo powiedziałem, słuchajcie, z naszym życiem to jest tak, jak z tą grą, a bardzo była modna wtedy taka gra Monopoly, to wiecie, to się tak idzie tam do przodu, rzuca kostką i zdobywa punkty. I to też na tym polega, że ja już z moją żoną zebrałem dużo punktów. Gdybym zaczął nowy związek, to muszę zaczynać od zera. Szkoda mi tych punktów. Proszę Państwa, zachęcam do zadawania pytań. Mamy taką okazję, że możemy to zrobić. Ale jak my to zrobimy, jak my Państwa nie widzimy kompletnie? Wy nas widzicie, a nie ma nawet pojęcia. Można wejść na scenę. Ile jest osób i jaka jest średnia wieku tej sali. Także zwracam się do kompletnej czerni, ale takie są prawa optyki, że jak świecą, to oświetlony nic nie widzi. Aktorzy też na szczęście nie widzą publiczności i wtedy łatwiej im grać. Widzę, że przymus tak, nie działa, bo to nie jest takie bardzo naturalne. Jest tutaj. Ktoś wychodzi, ja widzę cień jakiś tak przeplą. Panie Krzysztofie, zrealizował Pan 28 filmów kinowych, fabularnych, 23 filmy telewizyjne, kilkadziesiąt książek. Chciałem Pana, i zawsze pisze Pan sam, wyłącznie sam, scenariusze do własnych filmów. Chciałem Pana zapytać, na czym polega w ogóle fenomen scenariusza? Że scenariusz decyduje potem o przyszłym kształcie filmu i czy zdaniem Pana średniego, złego, niewydarzonego scenariusza filmowego może powstać jakieś arcydzieło w ogóle. To jest, te cztery tomy scenariuszy świadczą o tym, że Pan jest niezwykle do własnych scenariuszy przywiązany i pozostaje im Pan nieodmiernie wierny. I drugie pytanie, bardzo króciutkie. Niedawno został Pan człowiekiem pokoju i pojednania. Żyjemy w stanie permanentnej wojny domowej. Polska jest rozdarta na dwie połowy. Czy wierzy Pan w to, że nastąpi jakieś zdarzenie, cud jakiś, zjawisko, że znowu będziemy ze sobą rozmawiali, że znowu jako naród będziemy jednością? Bo to też nie pozostaje bez wpływu na to, jaką sztukę mamy, jaką mamy kulturę i jakie filmy nade wszystko. Jest ostatnia rzecz Pana pięć pytania, no bardzo przeważa, bo jest taka, dotyczy spraw podstawowych. Ja teraz akurat miałem w ręku, lecąc do Państwa, wywiad z Panią Janiną Ochojską, osobą, którą bardzo lubię i cenię. I ona już mnie zaskoczyła takim optymizmem, jak to właśnie bywają ludzie o trudnym życiu, to ci mają optymizm prawdziwy. Ona mówi, że ona i dalej jest bardzo dumna z Polaków i mówi, te podziały są w jakimś tam sposób powierzchowne. W najważniejszych sprawach, gdyby było jakieś zagrożenie, ona wierzy, że się tak samo zjednoczymy, jak zjednoczyliśmy się w czasie wojny, jak w jakimś stopniu byliśmy też za komuny jednak zjednoczeni. Może to jest rzeczywiście dobry optymizm, żeby nie ulegać tej psychozie, że już pokłóciliśmy się raz na zawsze. Ja bardzo się pilnuję, żeby w to pokłócenie nie wchodzić tak frontalnie, to znaczy nie mówić, że oni są źli, a ci drudzy są dobrzy. Mam nadzieję, że może takie myślenie będzie miało większy rezonans, jeśli będziemy mówili rzeczowo o tym, co się źle dzieje, a nie mówimy, że ktoś, kto jest naszym adwersarzem, kto się z nami nie zgadza, to jest zły, podły, interesowny, nieuczciwy. Bo wolno mieć inne zdanie i być dalej w przyjaznych stosunkach. Mam na to taki aż ryzykowny cytat z Jana 23 papieża, który stworzył sobór. I proszę Państwa, on gdzieś wspomina swoją jakąś przyjaźń francuską i mówi, z tym człowiekiem łączyło mnie wszystko, różniły nas tylko poglądy, a przecież to nie ma znaczenia. Więc może troszkę przesadził, że to całkiem nie ma znaczenia. Ale rzeczywiście, no jak ja widzę
między fizykami, matematykami, ludzie, którzy latami się zwalczają wzajemnie w sprawie jakiejś teorii czy jakichś hipotez i są wielkimi przyjaciółmi, chociaż wiadomo, że oni bronią prawdy, a nie zarzucają przeciwnikowi, że on z niskich pobudek twierdzi, że teoria kwantowa jest lepsza od teorii względności. Otóż to jest szczęście, że w matematyce, fizyce ludzie mogą się nie zgadzać i doskonale potrafią się szanować. Gdybyśmy tak samo umieli mówić o polityce, o sprawach publicznych, no to byśmy mówili bez nienawiści, bez tej furii, tylko przyglądali się, co tu ma sens, co nie ma, co się udaje, co się nie udaje. Chciałbym tego doczekać, to boję się, że tylko wielkie zagrożenie może nas postawić do pionu. I nie życzę Polsce takich nowych zagrożeń, bo już przeżyłem ich wiele. Ale może to będzie nieodzowne, dopiero jak się coś zawali, to poczujemy, ile nas łączy. I jednak ja wiem, że ja bym złe czasy chciał, żeby przeżyć wśród Polaków. Chociaż wiele żyję i mieszkam między innymi narodami. Te narody często przyjmują mnie bardzo otwarcie i gościnnie. Ale wiem, że w tych narodach bywało więcej ludzi marnych, podłych i było większe przyzwolenie na draństwo niż w Polsce, na przykład w czasie okupacji, czy nawet za komuny. Ludzie bardzo trzymali się prosto i to musiało zostać, to musi być w następnym pokoleniu. Teraz tego na pozór nie widać, może to się zmienić. Teraz o scenariusz, tylko tyle powiem, że to jest jednak półprodukt. Scenariusze do czytania to jest taka, no taki półprodukt, nie po to one zostały napisane, żeby je czytać, tylko po to, żeby je zrealizować. Bardzo często reżyser, aktorzy potrafią pociągnąć scenariusz i rzecz, która jest w zapisie wygląda marnie, na ekranie może wyglądać całkiem dobrze. I są też scenariusze, które się dobrze czyta, a potem bardzo łatwo jest sknocić jeden błąd obsadowy i wszystko siada nagle, nie przekonuje, już nas to nie przestaje dotykać. Także scenariusz jest półproduktem, jest czymś po drodze. Zresztą, proszę Państwa, innym takim półproduktem, który teraz został jakoś niesłychanie wylansowany, jest muzyka filmowa. Przecież muzyka filmowa nie jest do słuchania. Ona nie jest po to, żeby Państwo jej słuchali, tylko żeby ona była w filmie. I z reguły to są króciusieńkie kawałki. Bardzo się mało może zdarzyć muzycznie w tym kawałku, bo on zwykle trwa poniżej minuty. Więc nawet nie można przeciwstawić sobie dwóch tematów. I to są takie... To jest półprodukt. No i jest cała radiostacja, która nadaje tylko muzykę filmową. I oczywiście, jak to słucham tego w samochodzie między jednym światłem a drugim, no to wystarczy, to akurat tyle czekam, aż mi się zielone pokaże. Ale to nie jest naprawdę do słuchania. A jakby było do słuchania, no trzeba to jeszcze raz opracować, zrobić z tego jakąś suite, zebrać to i czasami kompozytorzy tak robili, jak im żal było, że te małe kawałki nie oddają tej nie oddają sprawiedliwości tej kompozycji, dla której mogłyby służyć. No ale to tak mówię, żeby powiedzieć, że scenariusz to jest tylko etap. Dziękujemy panu Krzysztofowi za udział w naszym spotkaniu i zapraszamy. Może nie za 3 lata, może wcześniej. Proszę pani, znowu z mojej perspektywy 3 lata to jest wieczność. Ale wie pan, ja jestem do wynajęcia. Jeżeli ktoś mnie zaprasza, to jest zawsze jakieś zobowiązanie. Ja nie to, że nawet nie pytam się, czy mi się chce jechać, czy nie chce. To jest obowiązek, tak zwany psi obowiązek. Jeżeli robisz film, jeżeli występujesz publicznie, jeżeli zabierasz głos w sprawach publicznych, to masz obowiązek wytłumaczyć się przed każdym, kto ciebie tego zażąda. I dlatego jestem łatwo dostępny. Można mnie dość łatwo namówić, żebym przyjechał, co to najlepszy dowód dzisiaj. Jutro muszę być w Katowicach, wczoraj byłem w środkowych Indiach. I tak to się ciągnie w tej chwili, bo tego czasu jest mało, a chciałbym z niego wydusić jak się da najwięcej. Także Państwu bardzo dziękuję, żeście przyszli, żeście mieli cierpliwość i ochotę na to spotkanie. Nie wiem, czy udało mi się cokolwiek sensownego powiedzieć, ale to tego się nigdy nie wie tak naprawdę. Natomiast zawsze się cieszę, że jeżeli ktoś chce rozmawiać, jeżeli ktoś chce mnie posłuchać, chce mi zadać pytanie, to jest dowód, że jednak nie jesteśmy tak dość do końca już podzieleni i że jednak mamy wiele nici, które nas łączy. Ja z podziwem patrzę na to, jak w Polsce, nie to, że się odrodziła, bo to nie mogła, nie zanikła, jak widać, nigdy, taka inteligencja rozproszona na terenie kraju. Bo my zawsze patrzyliśmy na metropolię, ja studiowałem w Krakowie, wychowałem się w Warszawie i oczywiście jestem związany z wielkim miastem.
Masę życia przeżyłem jeszcze w innych wielkich miastach. A tymczasem w Polsce nasycenie inteligencją tego terenu jest dużo większe, niż się nam najczęściej wydaje. I to jest powód mojej wielkiej radości i takiej nadziei, że jeszcze Polska nie zginęła, jak mamy tylu inteligentów w kraju, o których tak nie głośno, o których tak mniej wiemy, a którzy są właściwie solą ziemi, bo no, na tym polega nasza wspólnota, że mamy takie zakorzenienie, że w tylu miejscach są ludzie, którzy się z tą polskością zmagają, no bo wszyscy się z nią zmagamy, jak każdy naród. I to po prostu jest taki wyraz mojej radości, że tak się dzieje, że to istnieje. Są kraje, w których widzę, jaka jest bieda, jak prowincja jest wyjałowiona, jak jest sterylna, pozbawiona inicjatywy, refleksji, czasem w ogóle jakiegoś poczucia samoświadomości. A w Polsce jest wszystko odwrotnie. Także chociaż narzekamy i mówimy, że się dzieje okropne, to pamiętajmy, że mamy w historii teraz moment takiego szczęścia, że nam się w gruncie rzeczy powodzi. I może z tym trochę naciąganym, ale jednak szczerym optymizmem Państwa zostawię, że nie jest tak źle, jak nam się zdaje. Zdaje się, że jest dużo lepiej, niż mówimy, a mogłoby być dużo gorzej, o czym może lepiej nie myśleć.